Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze The Division 2. No to na początek, nim pogadamy z ludźmi tutaj dookoła, coś przyjemnego, coś co wręcz uwielbiam w tych wszystkich grach, szczególnie jak są za darmo, skrzynki dostępne, no to czemu by nie otworzyć? Liczę na jakąś fajną broń. Jeszcze trudno oceniać, ale zobaczymy. Wrzucimy to tutaj, przyda nam się na pewno coś na poziomie 9, więc chyba nie jest aż tak źle. Szyna na celownik, standardowo chyba warto zamontować te wszystkie rzeczy, jakie nam dają. Jak tu się ciemno zrobiło. Nie wiem, czy powinienem się martwić z tego powodu, czy tak jest wszystko dobrze. Jest już ciemno. Wracamy. O, i teraz możemy zabrać się za rozmowę. Cóż się stało? Coś na ból głowy? 5 months ago. I was part of the USDA's DC-62 research team. Our lab got quarantined, and I'm the only one who made it out. But our research is still in there, and in the wrong hands, it could do a lot of harm. Okej, czyli rozumiem, że te rozmowy doprowadzą nas do misji pobocznych. Warto było je załadować, bo... No, przydałby się nawet poziom 10. We intercepted this communication from the True Sons. Listen. Why would there be a water fountain always nice in the to see. Of the museum? Yeah, problem is the pump ain't working. If we could figure out how to turn the damn thing on, that'd be a start. This message came from the True Sons camped out at one of the museums in the National Mall. If they're sitting on a source of water over there, we've got to go check it out. Check it out, ale zobaczmy, a nie, myślę, że nasza główna koleżanka, a to tutaj. Sorry, Miss Jackson, przyjmij zlecenie. Look, you tell him that this isn't up for debate. He needs to stand the fuck down. I'll try reasoning with him, but you know how he gets. I know he's going to get you all killed if he keeps this shit up. Deal with it. Out. Hey, there's a True Sons munition stockpile a couple blocks south of here at the Department of Justice building. It's a risk we can't tolerate. Would you be up for some sabotage? No może. Myślę, że można by było sprawdzić jedną misję poboczną, zobaczyć jak to wygląda. O, kolejny punkt przełomowy. Miło, solidarność, tak, te sprawy. Wracajmy. Jeszcze jedna osoba. Ten skład amunicji wydawał się dość kuszący, ale jeszcze jakaś osoba kryła się gdzieś. Być może łatwiej by było zjechać na dół. Szybciej po prostu. O, na przykład tu. I jeszcze jedna osoba kryła się tutaj. Cześć. I have a big favor to ask. The Declaration of Independence is still in the archives building. I'm hoping you'd be willing to bring it back. I know we have more immediate problems to solve, but we could all use a reminder of what we're fighting for and what we stand to lose. No dobrze. Spójrzmy więc szybko na mapę. Co, gdzie, nam, jak tutaj rozdali. Poziom 9. A, rozumiem. Wszystko jest dostosowane z tych misji pobocznych do naszego poziomu. Więc... Najbardziej kusząca wydaje się ta. Yes, sir. Says here the construction was already well underway last August. All right. Good work. Take a team and check it out. Jeżeli ją tylko zrobimy, odzyskamy, czy pozyskamy ulepszenie teatru. Unfortunately, that building is part of a True Sons forward base, so getting in isn't going to be easy. I think that woman is right. The declaration is just a symbol, but symbols are important, even with things the way they are. And it's hard to think of a more powerful symbol than this. Daleko nie jest, ale i tak możemy się przenieść w nieco inne, bliższe zakątki. No przyznam, że widok w niektórych miejscach naprawdę robi wrażenie, coś przyjemnego. Jedyne, czego nie zauważyłem, to matchmakingu w misjach pobocznych, chociaż być może te pojawią się, jak już będziemy bliżej samego zadania. Opuszcza 4 misje, no tam coś po drodze się kręciło innego. Chodzimy na teren nowych. A nawet jeżeli... Przyszłoby nam samemu tu biegać? No to też damy radę, chyba. Nie ma co tu
Chwalić dnia. Isaac can get you into the vault, which is where the declaration will be held. But first, you're gonna have to get past a whole lot of True Sons. W połowie. No zobaczmy, czy jest możliwe zawołanie? Chyba nie. Chyba nie. Chociaż moment, jakbym wziął... Prośba o wsparcie. Zobaczymy. No tak już zawczasu, ale... Może nie będzie potrzebne. Wchodzimy. Brakuje... Chociaż no, to tak nie do końca by pasowało, patrząc na to, że gra mocno skupiona na koopie i zabawie wiele osób, ale brakuje takiej możliwości skradania się, zrobienia czegoś po cichu. A jednak gdzieś to siedzi w człowieku. Dobra. Jeżeli nie chcieliby siedzieć u góry... Dziewiątka, dziewiątka. Kurczę, coś czerwonego, ale koło niego jest tylko gaśnica. No teraz tak myślę, mogłem granatę im powitanie zgotować najpierw. No siema. Ale coś odwleczę. To nie uciecze. Jak rozumiem, to ta nasza nowa zabawka tutaj w ruch wchodzi. A co jeszcze mamy prócz niej? O! O, o! Szybciej! No właśnie, walczymy o życie, tak. Czemu słyszę czyjeś głosy obok? Może w ogóle. Dla tych, co będą chcieli podejść blisko, no to właśnie trzeba pamiętać cały czas o gadżetach. Kurczę! Strasznie dużo pompek przynoszą ze sobą na tę imprezę. A tam się pobaw z tamtym. No dobrze, skorzystajmy, że tam się całkiem przyjemnie bawią. Tu widzę jeszcze ktoś nas próbował... No sztuczny miód wziąć, tak? Starego misia, chodź. Mamy cię. Czas na przeszukanie, co więcej. Widzę chyba tu gdzieś punkty technologii, które warto by było zbierać, wydać, bo pewnie dzisiaj też wybierzemy się do samej bazy. Kropka tam jakby gdzieś nam pokazywała, ale jeszcze chciałbym zwiedzić nieco ten teren w okolicy, zobaczyć co tu się kryło. Nic chyba nie ma, żeby podnieść. No to my tu już prawie byliśmy, tak jedną nogą przynajmniej. Czasem ta muzyka, jaka nam przegrywa, mocno kojarzy mi się z Prejem, nie wiem czemu. Mimo, że to zupełnie inny wydawca, inny producent. O! Miło, możemy ich sobie jakoś tak bardziej oznaczyć. Raz, dwa. Trzy. Jakby to tu podejść? Najbardziej lubię, jak stoją w grupie, ale... Nie zawsze mamy to, co się lubi. Zmienimy broń na to. No dobra. Tyle. Rzucaj. Może niekoniecznie w ten sposób. Ja bym się ustawił gdzieś w jakimś ciekawszym miejscu do walki z nimi. No i co z tym naszym granatem? Znaczy granat. Tak. I do tego dron. Możemy się bawić. A to nie ten rzucił. No trzeba przyznać, że sam dron też potrafi robotę zrobić całkiem niezłą. Natomiast ta broń dość dobra, ale nie na takim dystansie. Wydaje mi się, że to spisze się lepiej, o ile oczywiście trafimy do naszego przeciwnika. Czyżby zniszczyli naszą zabawkę? To niedobrze. Gorzej, że cały czas przychodzą goście nowi. A my nie mamy czym ich zaskoczyć. O, o. Dobra. Taktyczny odwrót.
Jeszcze dopóki mamy jak. Ale ci z pompami to tutaj nie odpuszczają. Trzeba pamiętać, że jeszcze tam ten jeden mocny biegał. Nie wiem czy... Nie, nie wyszedł tutaj. I see you. Trochę horrorowo się zrobiło. To nawet dwóch widzę, ale jakie tempo. Stary, no... Zabezpiecz strefę. Tak się zastanawiałem, co to za znaczki. Czyżbyśmy byli już bezpieczni, a to jednak nie. Dobra. Wchodzimy. To nam powinno pozwolić ich namierzyć nieco lepiej. No! Panie, ale gaśnicy to ty nie rozwalaj. Będzie do samochodu na przyszłość. W tych czasach nie tak łatwo o nówkę. O-o. Że te magazynki kiedyś muszą się kończyć, tak? Byłoby łatwiej. Widzę, na przechadzkę się wybrał. No nie, jest go łatwo, tak? Taki biegacz tutaj nam się zrobił. Chodź ty tu, runner. A z tym jednym to chyba jeden na jeden rozwiążemy to. Widzę, podobna zabawa jak u nas. Pójdziemy w tango? No dobra. Co oni mają z tym takim na końcu życia bieganiem, tak? To może tak to wygląda u chsyłku. Weź wszystko. Pięknie hedziki weszły. Dodatkowe punkty zdolności. Bardzo dobrze. 10. punkt jest nam potrzebny, żeby w ogóle iść na jakąś poważną misję. Ale nie zdziwię się. Jak zaraz coś złotego nam tu wyjdzie, jeżeli chodzi o towarzystwo do zabawy. To te poboczne prawie jak główne zadanie. Też jest co tu robić. A co więcej, mało chętnych do pomocy jest tutaj. No dobra. No nie wydaje się to takie proste, ale... Trochę czuję się, jak w jedynce biegaliśmy po kanałach. Każda droga dobra, jeżeli ominie problemy, ale jak to wygląda? A to znowu jak miejsce trochę... Widziałem cię. Ze Spidermana. Gdzie walczyliśmy z jednym takim potężnym, ale już nie pamiętam, co to był za przeciwnik dokładnie. O! Dobra, żyjemy. Dron w górę. Znaczy, bo niedobrą sytuacją jest to, że mamy ich z dwóch stron. Z trzech nawet. Tu z pompką. Dobra, musimy się doładować życiem. Dron, weź ich tam, no właśnie tutaj. Myślę, że jak wszystkie płotki zawiniemy, tylko to nie jest takie proste. Bym się schował za czymś większym może, a tam stać to trochę samobójstwo. Zwiniemy wszystkie te to... Mniej istotne problemy, ale to tu wychodzi, jeden za drugim. Przecież nie, to chyba nie mamy szans samotnie, a przynajmniej nie w tak bliskim kontakcie z nimi. Jak z pompkami tu do nas wychodzą. Jeszcze ktoś? Panowie szybciej, bo nam zaraz dron skończy się bawić. I wtedy będzie już naprawdę źle. Tu mamy pancerz jeden do podniesienia. O kurczę, tam jeszcze żyje coś. Ile tego? Ty damage, my też damage. Dobra, udało się podnieść. Wow! Nie wiem, co to się wydarzyło, ale niestety dron nam zniknął już. Kurczę, najgorzej... Jesteśmy teraz w grupie? Dobrze, że chociaż na koniec ktoś przyszedł z pomocą. Czyli jednak...
czasem pomoc się zjawia tutaj. Akurat na finał. No dobrze, czyli co, jesteśmy jeden na jeden już? Możemy zaczynać... Teoretycznie możemy zaczynać zabawę, ale to nie będzie wcale takie proste. Aż to tam. Granat też jakiś by się przydał. Bardziej, że on wygląda na takiego, co specjalnie się ruszać stamtąd nie będzie chciał. Wszystko? Ej, kolego, nie chcę nic mówić, ale chyba wszedł na gotowe. Jeden strzał w głowę i mamy to. To się nazywa pojawić się we właściwym miejscu o właściwej porze. No dobrze. Ale jesteśmy chyba już bezpieczni. Misja? O, włóczy się, tak. Tych pozostawmy. I możemy wracać do naszej bazy. Nie wiem, czy kolega chce już tak na stałe się tu przykolegować. Zlikwidujmy problemy za jego plecami, ale chyba byśmy mogli się... powoli pożegnać. Domyślam się, że to jakiś z przydziału. A niestety nie mam czatów aktualnie dostępnych. No dobra, wracamy zobaczyć, jak to ulepszenie tutaj śmiga teraz. Szybka podróż. Grupę jednocześnie nam rozwiązało, ale my mieliśmy... tutaj z koleżanką do pogadania. Jak widać, w tym najbardziej... O, właśnie. W tym najgorętszym dla nas czasie jednak mimo wszystko otrzymaliśmy pomoc z przydziału. Miło. I jeszcze w tym takim nietypowym odcinku wrócimy na moment do Białego Domu. Tutaj mamy technologię, umiejętność i jeszcze dostępne nowe usługi, które warto byłoby sprawdzić. Dzień dobry. Panie mistrzu Kwater. Na co my wydamy te bogactwo? Macie pomarańczki? Może zamiast miny weźmiemy sobie ćmę. Niby podobne działanie, ale trochę inne. Tak sami oznaczamy cel, chociaż nie do końca jestem przekonany, że brać to koniecznie przypisywać. Zobaczymy. Jak będę pamiętał, to przypiszemy. A tutaj mamy tylko dwa punkty do rozdania, więc bez większych szaleństw po prostu coś sobie weźmy. O, magazynek na przykład może być, jeżeli się zmieści. Zawsze ok opcja. A materiały rzemieślnicze też będziemy zbierać powoli. Lista personelu. Widzę, że za każdym razem no, chyba ich na nowo oznaczają, ale okej. Jeden temat zamknięty. Masz nieodebrane przedmioty w skrzynce pocztowej. Panie, dostęp do skrzynki, poproszę. Podarunki. Od kogo? Co i jak? Pakiet informacji o celach. Niech będzie. Odbierz. Nieistotne. No i w plecaku to, co znaleźliśmy po drodze też. Ale tym się pobawimy już przed następną misją. Czy czegoś jeszcze nie mieliśmy w Białym Domu do zrobienia? Dostępna nowa usługa. Oficer i klan. Klan nas nie interesuje, a oficer rozumiem. Czyli to jest to, co poznaliśmy ostatnio, tak? Albo zobaczmy jeszcze tych oficerów, jak to tu się prezentuje wszystko. W ogóle sam Biały Dom możemy popodziwiać, bo rzadko kiedy sobie tak wskakujemy do środka. Dzień dobry. Nie jestem przekonany, ale chciałbym odbębnić naszą robotę tutaj, znaleźć klan. No właśnie, jak to się prezentuje? A, czy bardziej PvE, PvP, PvE, PvP? Fajnie, atmosfera skupiona, hardcore. Myślałem, że jest coś na luzie. Aktywność, no to czyli można do swoich preferencji nawet po języku. To jest dość istotne. Tak? Wymagany mikrofon, czy się chce, czy nie. Naprawdę można znaleźć fajnie dopasowany klan do naszych potrzeb, więc ciekawa opcja. No dobrze, koleżanko, a jak my możemy... Są takie schody na górę, tak... Aha, offline jeszcze. No to chyba gry nie oszukamy. Myślałem, że jakiś skrót znajdziemy albo inną ścieżkę, żeby tam wejść, ale raczej to nie wygląda jak możliwość. A nie, co już nas wyganiają.
Choć jakby tu od drugiej strony się wdrapać. Tojtoje. Ciekawe, kto im wywozi to tojtoje w tych czasach. Dobra, nie jest tak źle. Jest też wyjście od zaplecza. Dzień dobry, welcome. Okej. I kolega, którego szukamy, kryje się gdzieś tutaj. Może bardziej koleżanka? No, no tak. Hello, agent. Are you ready to start exploring the dark zones? Okej, czyli to też podobnie rozwiązane trochę jak w jedynce. Możemy bawić się właśnie w zbuntowanego, wtedy wszyscy na nas polują, jak się domyślą, ale znów jakby się udało, no to też i punkty ciekawsze. No dobra, czyli poznaliśmy działanie strefy mroku, czy też nawet ważniejsze opcje, a mianowicie klanów, bo jak widać można dostosować naprawdę do wielu fajnych preferencji. Osoby, które niekoniecznie lubią kontakt z innymi, a chciałyby pograć, tak, no to razem jak najbardziej znajdą też coś i dla siebie, więc dobrze to przemyśleli. A my za to pomyślimy nad tym, w jakiej misji spotkamy się przy kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!